Ja myślę, że po prostu sam kongres jest w ogóle otwarciem, bo my żyjemy w tej chwili na pustyni myśli, na pustyni, w której w ogóle zniknęło racjonalne myślenie, racjonalizm w ogóle jest w odwrocie i na pustyni, na której rządzi zabobon. I w tej sytuacji każde takie spotkanie, każda możliwość wymiany myśli, właśnie te spotkania kuluarowe, to wszystko stanowi o tym, że ludzie, którzy by chcieli myśleć, którzy by chcieli coś robić, którzy mają jakieś pomysły, jest to okazja do spotkania, niewątpliwie. Myślę, że jest to bardzo duże wydarzenie, bo na ogół te wszystkie różne inne kongresy, które się odbywały, w których uczestniczyłem, to my w tej chwili mamy taką sytuację, że jest to właściwie odmienianie tysiąca, dwóch tysięcy słów przez przypadki i umieszczanie ich w różnych punktach składni. Ja myślę, że tutaj akurat te wypowiedzi były i treściwe, i sensowne, i racjonalne. I dostępne właściwie tym, którzy tu przyszli. One stanowiły jakąś odpowiedź na temat tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, dokąd zmierzamy i co powinniśmy robić. Także ja muszę powiedzieć, że ja tym jestem bardzo zbudowany. No, muszę powiedzieć, że frekwencja, która panuje, jest po prostu przeszła moje oczekiwania jednak. Byłem tutaj dzisiaj na tej części dotyczącej budowy racji stanu i muszę powiedzieć, że naszą racją stanu w Europie to mi się bardzo podobało. Jest to, żeby Europa naszej racji stanu nie unieważniła i myślę, że to jest jeden z ważniejszych naszych celów w polityce międzynarodowej.